Inaugurujemy dzisiaj kolejny sezon żeglarski, 37 zresztą u nas w klubie. Plany na sezon mamy ambitne. Mamy parę rejsów klubowych, mamy rejs zaplanowany dla oficerów flotylii. Poza tym organizacja regat Dni Morza oraz Wiatraka. No i udział w innych regatach organizowanych przez poszczególne kluby. W tej chwili jest około, powiem tak, 107 członków. Ta liczba się waha, ponieważ robimy, że tak powiem, weryfikujemy i przychodzą nowi. Także około tak 110 członków mamy na bieżąco. W dzisiejszej uroczystości wzięli udział nasz honorowy komandor klubu, pan komandor Zdonek, komendant portu wojennego, komandor Głochowina, przedstawiciele policji oraz innych klubów, które działają na terenie Świnoujścia. Parę osób otrzymało dzisiaj złotą odznaki członka klubu, więc pani Wanda Szwaba, pan Mariusz Martyna, Włodzimierz Bania oraz Rafał Bas. Ponadto przyznane są dwie odznaki honorowych członków klubu, które zostaną wręczone na miejskim otwarciu. No, przede wszystkim długoletni udział w działalności klubowej. Natomiast tamte odznaki to są już za szczególne jakieś, że tak powiem, no, przede wszystkim ci ludzie bardzo dużo zrobili dla żeglarstwa w ogóle. Co jest taka szczególna. Czyli mówię o kolegach Szwabie i Ciemnia. Wiesz, ta rodzina mówi, że tam była w tym roku rozmowach, to takie relacje spotkała, z czymś takim, że powiedzieli, że ma to dużo. To bardzo cenna rzecz, to jest wykonanie tego nabrzeża basenu. W tym roku zostanie zakończone. Poza tym pod koniec roku wybieramy się do Gdyni, tam będzie zamknięcie, co będzie uroczyste, związane z jubileuszami, czyli jubileuszem tam powiedzmy i istnienia Marynarki Wojennej, Jachtklubu Kotwica, Jachtklubu Morskiego, Oficerskiego Jachtklubu Morskiego i te uroczystości będą na zakończenie sezonu w Gdyni. Dlaczego u Was warto się do Was zapisać? No warto się zapisać dlatego, że posiadam bardzo romantyczne, fajne jachty. Sporo rejsów klubowych. Można sobie podnieść stopnie żeglarskie. A przede wszystkim te podstawowe zdobyć, ponieważ prowadzimy kursy radiowe, jachtowe i kursy motorowodne. Także no, to są takie podstawowe korzyści z uczestnictwa w klubie. Ojeju, no łap nie masz? Palce. O, palce masz. Jedno, bo tu witaj. Dobrze, nie ma problemu. Proszę. Cześć, pani fotograf. Dzień dobry. Jeszcze zupę.